Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam we wtorek, 23 października. Zapraszam Państwa na Teledziennik. W Sejmiku Województwa Dolnośląskiego trwają rozmowy koalicyjne. Tylko wiceprezes PiS Adam Lipiński ma umocnienia partii do prowadzenia rozmów koalicyjnych, mówi Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czekamy jeszcze na ostateczne wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wierzymy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało znaczną liczbę mandatów i wierzymy również, że uda się zawiązać koalicję, na rzecz realizacji programu dla mieszkańców Dolnego Śląska. A jak pan skomentuje tak spektakularny wynik prezydenta Szyrmeja? No cóż, my z pokorą podchodzimy do wyniku tych wyborów. Przyjmujemy werdykt wyborców. Po każdych wyborach jest czas na analizę tego, jak była prowadzona kampania, na refleksję, co powinniśmy zmienić, żeby z naszym przekazem skuteczniej trafiać do wyborców. Podobnie będzie w przypadku Wałbrzycha. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło bardzo dobry wynik na Dolnym Śląsku. To daje nam szansę na zawiązanie koalicji. Negocjacje już się rozpoczęły. Natomiast jedyną osobą, która jest upoważniona przez prezesa naszej formacji politycznej Jarosława Kaczyńskiego do prowadzenia tych negocjacji, jest wiceprezes naszej partii Adam Lipiński. Wałbrzyscy policjanci zatrzymali 37-letniego mieszkańca Szczawna Zdroju w związku z podejrzeniem o korupcję wyborczą. Teraz mężczyzna stanie przed sądem. Kiedy policjanci otrzymali informację o próbie sprzedania głosów wyborczych, szybko ustalili, kto jest odpowiedzialny za popełnienie przestępstwa i okazał się nim 37-latek. Mężczyzna ten zadzwonił do jednego z kandydatów do Rady Miejskiej w jednej z ościennych miejscowości i zaproponował, że będzie miał dla niego kilka głosów w zamian za 20 zł za jeden głos lub też butelkę wódki. Oczywiście kandydat ten nie zgodził się na zaproponowane warunki i zgłosił sprawę na policję. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali podejrzewanego ten czyn mężczyznę jeszcze w dniu wyborów. Mieszkaniec Czarna Zdrój był nietrzeźwy. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu i policjanci w trakcie wykonywanych czynności zabezpieczyli procesowo także telefon komórkowy mężczyzny. 37-latek po wytrzeźwieniu został przez funkcjonariuszy przesłuchany i przyznał się do popełnionego czynu. Za próbę korupcji wyborczej mieszkaniec Czarna Zdroju odpowie przed sądem. Według kodeksu karnego może spędzić za kratami więzienia nawet 5 lat, a prokuratury rejonowej w Wałbrzychu zastosował środek zapobiegawczy w postaci oddania mężczyzny pod dozór policji. Mężczyzna musi zgłaszać się do komisariatu 5. Policji w Wałbrzychu. Za chwilę obejrzycie Państwo powierzony naszej redakcji materiał, który ilustruje, jak traktowani są oponenci polityczni. Główną rolę w tym materiale gra córka obecnej wicemarszałek Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Iwony Krawczyk, która, przypomnijmy, kandydowała z list Platformy Obywatelskiej. Ale proszę na to nie kleić, halo. Ale proszę, dlaczego zaklejacie inne? No któryś musiał zakleić. No dobrze, macie tam. Macie już Licharski wisi. Dlaczego akurat ten? No ale słuchaj, no to powiedz nam, gdzie musimy zakleić. Macie tutaj był. Masz jeden, drugi. Tu był drugi, nie? To proszę. Masz jeden wisi. O co chodzi? Ten. Zaklejony? Dobra. Powiedz mi, który jest twój. To gdzie możemy się nakleić? Bo powiedz, jest nam na moje nie, no ale macie tutaj. To musimy jakiś zakleili was teraz. Proszę bardzo, tu jest piękne miejsce. No to możemy, nie ma problemu. Tylko pana nie zdjęło, bo musimy przewiesić troszkę. Możemy? No ale tutaj zakleili was. Do powiatu całego. No dobra, a gdzie dajemy? No tam na tym, na szkole. Oczywiście. Ale co tak musimy zrobić? Z jednym plakatem. No to ten mały rzucimy tylko. No dobra. Na tamten to odkleić i przekleić. Słuchajcie, nie ma gdzie na przygodę. Do góry, nie? Niech was to odklei. No. Jak nie będziemy się zakleić, to będziemy... No dobra, jest jednak okej. Słuchajcie, ja uważam, przepraszam, jeśli mogę się wypowiedzieć. Druga tura będzie Świątek Blicharski albo Świątek Jasiu. Ja myślę, że nie ma co zaklejać Świątek, tylko trzeba je... Takie jest moje zdanie, przepraszam. No dobrze, tylko no. To dybcowi, gdzie się odpala gość przy zawie dybce. Zapewniliśmy jeden plakat, powiatowy, jeden mój.
Nie, ale czemu pan nie zauważył pan Mongotleja? No tam zostawiłem pan. Ale jest obok miejsce. No przecież to jest zawieszenie. Wszyscy kleją. Nie, ale nie będziemy kleić. Nie będziemy później płacić kary. A tu na tego na Zielińskiego? Chodźcie tutaj na Zielińskiego. Ale się nie zmieścimy się. No ja, tutaj no trochę wjedziemy na. No to dla Dybcia pojedziemy. A poza tym ci już mieli pogrzeby, dawaj. Tak, tak. Przecież to już wszystko ujdzie. Ale znowu Sławomir. No to przewieź. No. Tylko tak, żeby Zielińskiego zakleić. Okej, no nie ma problemu. W sobotę 20 października w hali widowiskowo-sportowej Aqua Zdroju odbył się 14 wałbrzyski przegląd piosenki chrześcijańskiej Pozytywne granie. Na scenie zaprezentowało się 20 zespołów muzycznych i kilkoro solistów. Przegląd rozpoczęła msza święta, koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Ignacego Deca. Na scenie usytuowanej w hali widowiskowo-sportowej Aqua Zdroju zaprezentowało się 20 zespołów muzycznych i kilku solistów.
14. edycja Wałbrzyskiego Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej. Pozytywne granie. Akcja i rozpoczęcie przeglądu rozpoczęło się w roku śmierci papieża i było to takim spontanicznym ruchem, który przy śmierci został wywołany. Pewne emocje spowodowały, że przygotowanie do mszy na stadionie zebrały się grupy z parafii całego Wałbrzycha. No i tak po mszy spotykały się dalej, praktycznie cotygodniowo śpiewali wspólnie i padł pomysł, że może zorganizować w Wałbrzychu przegląd piosenki chrześcijańskiej. Zorganizowano właśnie pierwszy w roku 2015, przepraszam, w roku 2005 zorganizowano pierwszą edycję. No i tak corocznie dzisiaj doszliśmy do 14. edycji. W tym roku przegląd przypada w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości i tematyka związana jest właśnie z niepodległością i z wolnością naszego kraju. Przegląd to spotkanie grup właśnie z, już nie tylko z Wałbrzycha, ale również z otaczających gmin. To takie spotkanie integrujące, ale również dla wielu jest to takie pierwsze przetarcie ze sceną, z estradą. Część grup przygotowuje się do przeglądu praktycznie przez cały rok. Część szczególnie szkolnych rozpoczyna przygotowania w ciągu roku szkolnego. Myślę, że fajna edycja, fajne wydarzenie. Cieszymy się, że właśnie w Akwazdroju w tym roku, bo wcześniej organizowane były edycje w dawnej hali Osiru, dzisiaj w hali Wałbrzyskich Mistrzów, w Starej Kopalni, a od 2 lat właśnie w Akwazdroju. W programie wydarzenia znalazł się także quiz wiedzy o niepodległości. Głównym celem przeglądu piosenki chrześcijańskiej Pozytywne granie jest integracja dzieci i młodzieży wokół zainteresowań artystycznych, a także zachęcenie młodych wykonawców do uczestnictwa w przeglądach artystycznych i warsztatach. Organizatorem przeglądu jest Stowarzyszenie Jana Pawła II. Główną podstawową ideą jest to, żebyśmy się tu razem spotkali, razem śpiewali. Raz na chwałę Jana Pawła II, naszego świętego Jana Pawła II, wielkiego Polaka. I tak jak mówię, zawsze co roku jest jakieś hasło. W tym roku stulecie śpiewamy na stulecie obchodów odzyskania niepodległości. Jest to przegląd, ma charakter przeglądu. Od zeszłego roku wróciliśmy do tego, że jest to konkurs. Także podnosi to troszeczkę nasz tutaj jakby prestiż tego, bo jednak ta rywalizacja jest, ale o to chodzi, ale też nie o to chodzi. Generalnie mamy się tu spotkać, mamy wspólnie śpiewać, zespoły mają się nawzajem poznawać, razem śpiewamy. Bardzo często zespół występujący ma w osobach widzów również, śpiewają razem z nami. Także jest to takie wspólne święto naszej piosenki. I nie wiem, czy w nas jest siła lub wiara w to, aby nie wyprzeć się, nie krzyknąć, nie znam go. Nie umiem modlić się tak, jakbym tego chciał. Ale dziś wierzę w to,
że człowiek już nie jest sam, nie jest sam. Dzięki za serce twe, za wiarę twoją, mówisz nie lękaj się, gdy świat się boi. Dzięki za prosty fakt, że jesteś z nami, że chcesz być z nami, zostaniesz z nami poza czas. Dzięki za serce twe, obecność twoją, bardzo kochamy cię, bardzo kochamy cię. Więc zostań z nami poza czas, poza czas, zostań z nami. Za serce twe, za wiarę twoją, mówisz nie lękaj się, gdy świat się boi. Dzięki za prosty fakt, że jesteś z nami, że chcesz być z nami, zostaniesz z nami poza czas. Dzięki za serce twe, obecność twoją, bardzo kochamy cię, bardzo kochamy cię. Wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w Teledzienniku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę spokojnego i udanego popołudnia. Do zobaczenia jutro.